Ojczyzna to życie. Ojczyzna to kraj, w którym mieszkamy. Ojczyzna to ludzie, którzy wierzą w swoją kraj. W swój kraj. Ojczyzna to jest nasz dom. Miejsce, w którym jakby się wychowałam, które bardzo szanuję i mam z nim jakieś związane wspomnienia. Ojczyzna to jest ogólnie kultura i historia. Wolność? Wolność to tam na przykład, że na przykład są niewolnicy, to oni są w więzieniu, a jak my nie jesteśmy w więzieniu, to jesteśmy wolni. Wolność to jest tam, gdzie nikt nie może ci się skorzyć z tego, co robić i możesz zrobić sukces. Bez wolności byśmy ciągle siedzieli w jednym miejscu i byśmy nie mogli się ruszać. I nie moglibyśmy dbać o Polskę. A u nas? Niektórzy uważają, że nie ma tutaj tej wolności, a niektórzy uważają, że jest jej nawet za dużo. Wolność to jest, można mówić po swoim języku i nie można niczego się bać zrobić w swoim kraju. Ty masz wolność i nikt ci nie mówi, po jakim języku ty powinien mówić. I nikt nas do niczego nie zmusza. Wolność to jest właściwie stan taki, który doświadczamy dopiero, kiedy go nam zabraknie i jak go nam zabraknie, dążymy, żeby go odzyskać. I to dobrze pokazuje historia nasza.